O kur... stoją. Ale kto? Nie wiadomo, mogą być rasie lisniczy. Nie, będą nas gonić. Nie, jedźmy normalnie. Jedźmy normalnie. Tak. Powiedzmy, że przyjechaliśmy do ciebie na ten i tyle, nie? Że się zgubiliśmy czy coś. To było ryzyko. Powiedz, że nie uciekamy, że gasimy iluzy spełne. Dobry. Zgaś ładnie i tyle. Dobry. Skąd? Z Płonnego. Dobry. Jest, ale nie wiedzieliśmy, gdzie tam ominąć. Wiem. Kurczę, no przyjechaliśmy do kolegi na odwiedziny na weekend. Jedziemy właśnie, ja rozumiem. Wiem. Nawrót i nazad. Dobra, nie ma sprawy. A też nie uciekamy, bo jesteśmy poważnymi gośćmi. Tak zapytam, tu pod Sopotnie już należy, nie? Po Sopotnie, a tam Żabnica, nie? Piękną drogę, żeście zrobili. No kurwa dla was, nie? Ale to my nie rejemy. Nie, my cichutko. Ja mogę dać rękę sobie uciąć, że jak ja bym zobaczył takiego, co tu ryje na tym, sam bym mu uwagę zwrócił. No tak. Bo są wariaty. Tak się zapytam, często się tych wariatów spotyka takich, co szaleją? Na krosach czy na czymś? Ale to my delikatnie. Ja wiem, że nie wolno, ale... Pewnie znacie trasy, widzicie, jak wyglądają drogi. Gdzie jest jaka większa mułaka? Ale ja tu na rowerze często jeżdżę, tu byłem jak chłopaki robili ostatnio, tu w tym miejscu byli, z koparką. I pytają się to samo, czy widują tych na krosach, czy są, mówią, że mało. Mierzą, to nie ma na to... Nie ma reguły, no to wiem, to... Czyli droga zajęta na zicher na lata, nie? Dopóki jakie wariaty nie rozjadą. Nawracamy i się nie... I sorry za tego, no wiadomo. Dalej myślę, jest znak. No... Dobra, spoko. Modlę się co miesiąc, żeby ktoś dopuścił kiedyś kłady do takich dróg. Rekreacyjnie. Tak prawdę mówiąc, my mamy kłady, ale my po dziurach nie jeździmy raczej. To te wariaty takie... Turystycznie w sensie, wie pan. Turystycznie. Popatrzeć na widoki, a nie tam przez te lasy. Jak giry za słabe, to jest jedyne wyjście. Jeszcze są rowery elektryczne. Jeżdżę. Jaka sytuacja jest, jeżeli jest ten rower taki ciężki, takie te duple, co są takie... Wolno czy nie wolno? Bo słyszałem, że niektórzy leśniczy się doczepiają, a niektórzy traktują jako rower. Elektryczne? No. Rower to rower, nie? Na pewno jeszcze to nie jest rozwiązane prawnie. Jest powiedziane, że nie wolno się poruszać poza jazdami zmechanizowanymi. Aha. Możemy to traktować jako naruszenie. Już jest podstawa do tego, żeby lepić mandat. Tak. W zasadzie, że ci ludzie tymi rowerami nie jeżdżą po szlaku i tak dalej. Tak. Większe pretensje mają turyści. Tak. Bo my rzadko pracujemy albo uczęszczamy szlaki turystyczne na podzrywkę. Jedynie trzeba utrzymać Laliki. Aż laliki. Ale tu w Żabnicy mam rodzinę, nie? To tak przy okazji. Do Żabnicy pogadać, pobajdolić i nazad, nie? Tak. No. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Zaraz się pan rozmyśli. Na Boraczu po Syrki jedziemy. Dzięki za ostrzeżenie tylko i... No, dzisiaj upomnienie. Następnym razem mam. Tak. Tak jest. Zawracamy, nie? Kamień. Zawracamy. Tu się nawrócimy, nie? No to tu podnieś kawałeczek, no. Ale patrzcie, no da się, czy się nie da? Da się pogadać normalnie. Warto by było uciekać. No właśnie. Po co, nie? Do samej góry. Ale samej nie, góry. To wiesz, to nie było jak, no. Mógłbyś, wiesz, zawrócić i dzida do samej góry, no ale po co, nie? Ale spoko gość. Nie no, spoko gość, wiadomo, no, dał nam jasne ostrzeżenie, że, znaczy no był wkurzony też, no też widać, że chłopakowi adrenalinka podskoczyła, ale wiesz, no, my do niego nie zryjem, to on też się, wiesz, uspokoił po od razu, nie, także spoko, spoko. Ale to jest, Mariusz, to co przed chwilą rozmawialiśmy, że jakbyśmy tu wpadli i na tyle zaczęli dupą zamiatać, wiesz, jedziemy, zamiatamy dupą, a tu gość nagle. No i mówię, nie ma szans. Mówi goście, co by tu odpierdali, nie? Tak, płacimy. A tak to nawet słyszał nas, wiesz, pewnie już od jakiegoś czasu i też słychać było, że jedziemy wolno, nie, wiesz? Tak. Słuchaj, Kamil, bo ty już masz doświadczenie, że tak powiem. Ile tak standardowo się za takie ten ale wykroczenie? Nie wiem. My raz tylko dostaliśmy zdjęcie z fotopułapki. Po stówie. Ja dostałem 300, chłopaki po stówie. Nie wiem czego. To chyba zależało od... Nie wiem kogo. Od koloru układa. Od koloru układa. Tak. Od pojemności.
jest okej, okay, spoko. Fajnie, fajnie. No leśniczy też człowiek.